a zielone cierpienie maleje do połowy. W tak tragicznych sytuacjach daleko lepiej jest szukać w Bogu mocy i mądrości, niż przeciw niemu bluźnić. Bluźnierstwo jest wielką pokusą, czasami jest taką reakcją, złą reakcją na cierpienie. Bardziej pomożemy, jeżeli będziemy zwracać się do Boga. A może kiedyś będziesz cierpiał? Nie wiemy tego. I może to cierpienie właśnie trzeba przemienić na taki czyn duchowy. Słyszy się niekiedy takie powiedzenie, że człowiek, który jeszcze prawdziwie nie cierpiał, nie powinien mówić o cierpieniu. Życzę Wam wytrwałości przede wszystkim w naszym przedsięwzięciu i bardzo, bardzo miłych wspomnień. Polską tradycją jesteśmy witani chlebą, chlebem i soją i masłem. Proszę bardzo, zapraszamy na nasz. Idziemy dalej! O błogosław Panie z wysokiego nieba. Thanks.
Syna i Ducha Świętego. Witam serdecznie, ja nazywam się Krystyna. Przyjechałyśmy razem z koleżanką Marysią. Jesteśmy z Burlington, z parafii Świętego Gabriela. Jesteśmy na pielgrzymce obie drugi raz w tym roku, już właśnie z naszym drugim rokiem. Strasznie się cieszymy. Nie mogłyśmy się doczekać tej pielgrzymki właściwie teraz, żeby znowu pójść. Moje córki chodziły co roku właściwie, a teraz są szczęśliwe, one nie mogą, bo wychodziły za mąż i dzieci mają, w związku z tym teraz ja przejęłam pałeczkę. A wrażenia mamy no, fantastyczne. Kości bolą, nogi bolą, pęcherze są troszkę, ale szczęśliwi jesteśmy, bo idziemy na skrzydłach razem z Bogiem, śpiewamy pięknie, mamy piękną młodzież, które nam pomagają i no, cieszymy się bardzo i jesteśmy właściwie no, młode duchem, chociaż nie mówimy, że jesteśmy takie stale, ale jesteśmy bardzo młode duchem, się czujemy. Miasteczko na północ od Toronto, koło Wonderland, na pielgrzymkę idę czwarty raz. Kiedy pierwszy raz poszłam na pielgrzymkę, miałam duże wątpliwości, czy przejdę taki kawał drogi do Midland. Jednak przeszłam i teraz to wspaniałe wrażenia miałam tak z pierwszej, także kontynuuję teraz czwarty raz. I tym razem też wspaniała pielgrzymka, wydaje mi się. Bardzo dobrze zorganizowana, no trochę bolą nogi, ale to poczucie wspólnoty jest wspaniałe. Ja właściwie to najbardziej podoba mi się w tej pielgrzymce.
dziękujemy Ci, że dotarliśmy szczęśliwie. Zdrowaś Maryjo. Łaskawiona Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Czerwony bagaż jest ten pierwszy, który na środku musi zielony bagaż. Zrozumieniem Bożych planów. Jest to dane. Jestem z Wrocławia i jestem w Kanadzie po raz pierwszy na pielgrzymce i jest przepięknie, bardzo mi się podoba. Można się wiele rzeczy nauczyć. Jak żyć z ludźmi wspólnie, jak się dzielić, jak pomagać sobie nawzajem, okazywać sobie miłość, współczucie, szacunek. Naprawdę, ta pielgrzymka bardzo wiele mi daje. Do dzisiejszego dnia, od tego momentu, już nie jesteśmy dzieleni na grupy, jesteśmy dzieleni na osobne narodowości, jesteśmy jedną pielgrzymką, która wchodzi do klasztoru, czyli wchodzi grupa niebieska. Share this vocation. Ty znalazłeś gadżet na tej pielgrzymce, tamtą miłość. Przybyliście tu, do Kanady, zostawiając wspomnienie o rodzinnym domu, ale przynosząc tradycję, kulturę wyniesioną z tego domu. Przybyliście, chociaż niekiedy pchnął was los, to jednak przybyliście z wiarą. Zabraliście tę wiarę na drogę, jak Maria do Elżbiety. Ona, Maria, we własnym domu wierzyła i żyła Bogiem. Tam w Nazarecie wzrastała w wierze i z wiarą poszła do Elżbiety. I tę wiarę podziwiała Elżbieta. Dla wielu z was droga do Kanady to była droga wiary. I jeszcze bardziej, droga wiary była ta usłana modlitwą waszych bliskich, których zostawiliście w Polsce. Dziś, drodzy moi rodacy, za waszą postawę, za postawę wiary, za wasze życie w tradycji ojców bardzo wam dziękuję.